Dzień dobry Państwu, witam serdecznie na Starym Rynku w Łomży w ten piękny, słoneczny dzień na konferencji prasowej Łomżyńskiej Platformy Obywatelskiej z udziałem nowo wybranej posłanki na Sejm RP Alicji Łebkowskiej-Gołaś. Szanowni Państwo, to piękny dzień, ponieważ dokonaliśmy coś historycznego, coś, co do tej pory nigdy jeszcze się nie zdarzyło. Dzięki Państwa głosom, dzięki Państwa zaangażowaniu wygraliśmy mandat dla kandydatki Platformy Obywatelskiej. Łomża będzie miała posłankę w Sejmie z Platformy Obywatelskiej w klubie Koalicji Obywatelskiej. W klubie, który będzie tworzył nowy rząd, nową większość rządzącą. To wielki dzień dla Łomży, to wielki dzień dla Łomżyńskiej Platformy, dla wszystkich, którzy byli zaangażowani w tę kampanię, którą prowadziliśmy wzdłuż i wszerz całego naszego województwa. I dlatego jest to wielki sukces wszystkich członków i członki Łomżyńskiej Platformy Obywatelskiej, wszystkich wolontariuszy i wolontariuszek, którzy zaangażowali się w tę kampanię. To wielki sukces szefa sztabu, który wspaniale poprowadził tę kampanię, Maciej Borysewicz. Wielkie ukłony dla Ciebie, niesamowita kampania, Twoje doświadczenie spowodowało, że to była najlepsza kampania w historii Łomżyńskiej Platformy, ale też dzięki wspaniałej kandydatce, tak jak Państwu powiedziałem na początku kampanii, zapewniam, że cała Łomża, cała ziemia łomżyńska, całe województwo podlaskie będzie dumne z Alicji Łebkowskiej-Gołaś, która będzie nas godnie i skutecznie reprezentowała w Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej. Szanowni Państwo, to będzie jedyna posłanka z Łomży. Alicja będzie jedyną posłanką z Łomży, dlatego mogę dzisiaj Państwu powiedzieć, dzięki zwycięstwu Alicji w Łomży skończył się PiS. 15 października w Łomży skończył się PiS. Teraz to na barkach Alicji Łebkowskiej-Gołaś i Łomżyńskiej Platformy Obywatelskiej będzie spoczywała odpowiedzialność za reprezentowanie Łomży w parlamencie, w Sejmie. I jestem przekonany, że Alicja podoła temu wyzwaniu. To będzie wspaniała, wspaniała posłanka. Szanowni Państwo, a już dzisiaj rozpoczynamy przygotowania do kampanii samorządowej, ponieważ za pół roku czeka nas kolejne wyzwanie. I zapraszamy wszystkich partnerów po stronie opozycyjnej do współpracy. Gratulujemy wszystkim partiom opozycyjnym, wszystkim komitetom wspaniałych wyników, szczególnie gratulacje dla Trzeciej Drogi, która osiągnęła świetny wynik, bo 15% poparcia w Łomży to też jest znakomity wynik. Natomiast jestem dumny z tego dzisiaj jako przewodniczący Łomżyńskiej Platformy, że dokonaliśmy też progresu jako Platforma Obywatelska. Zdobyliśmy o ponad 1200 głosów więcej niż 4 lata temu. To dało znakomity wynik, 25% poparcia w Łomży. Ponad 25% poparcia. Jestem z tego niezmiernie dumny. Dlatego, szanowni Państwo, rozpoczynamy te przygotowania do kampanii samorządowej i chcę jeszcze raz Państwu powiedzieć, chcę Państwu zadeklarować. Już nikt nie musi się bać. Od dzisiaj już nikt nie musi się bać, ponieważ zwyciężyła wolność, zwyciężyła demokracja, zwyciężyła praworządność i będzie zwyciężać dalej. Szanowni Państwo, wszystkich serdecznie zapraszamy do współpracy. Szanowni Państwo, jest mi niezmiernie miło, jestem bardzo zaszczycona. Ja czuję to brzemię odpowiedzialności, które na mnie spoczywa, bo zostałam jedyną posłanką z ziemi łomżyńskiej i ten wynik bardzo mi imponuje. Ja liczyłam na to, że przekroczę ten próg 10 tysięcy głosów, ale wynik 13,5 tysiąca głosów oddanych na mnie jest dla mnie wielką nobilitacją. Jestem przeszczęśliwa, że będę mogła reprezentować ziemię łomżyńską, ale też całe województwo podlaskie w Sejmie. I liczę na to, że Państwo będą ze mną współpracować. Ja chciałam z tego miejsca podziękować wszystkim wolontariuszom, mojemu sztabowi, który okazał się genialnym i zaryzykowaliśmy z naszą kampanią, myślę, że sporo, ale to ryzyko się po prostu zwyczajnie opłacało, jak widać dzisiaj. Z drugiej strony chciałabym podziękować wszystkim wolontariuszom, wszystkim osobom, które chętnie roznosiły moje ulotki, czy to razem ze mną, czy to też samodzielnie. Wszystkim tym, którzy
namawiali wszystkich do głosowania, szczególnie tych niezdecydowanych, tych, którzy na wybory nie chodzili, a tłumnie poszli, o czym świadczyły kolejki w komisjach wyborczych. Chciałabym też podziękować bardzo wszystkim członkom komisji wyborczych, bo ta praca, którą wykonaliście, jest niesamowita. Wielu z Was jeszcze do wczorajszego dnia nie wychodziło do popołudnia z tych komisji, z ratusza, żeby oddać te wszystkie głosy, żeby te wszystkie głosy były zaliczone i policzone. Coś niesamowitego się wydarzyło. Widać było to wielkie poruszenie w narodzie i ja jestem nim nie tyle zaskoczona, co po prostu uważam, że tak jak powiedział Piotr Srdyński, zwyciężyła demokracja, że w końcu ten wynik pokazał, jak dla Polaków ważna jest praworządność, demokracja, wolne media, wolne sądy, prawa kobiet, jak to wszystko w tej chwili zagra. I posprzątamy po PiSie, proszę Państwa, to przede wszystkim. Ja chcę też również podziękować wszystkim darczyńcom, chcę podziękować Wam, dziennikarzom, już Wam dziękowałam na konferencji kończącej medialnie moją kampanię, ale Wam, dziennikarzom i mediom, za to, że rzetelnie podchodziły do realizacji materiałów na mój temat. I to też bardzo wiele mówi o tych relacjach i o tym, w jakiej Polsce się znajdujemy i przed jakim ważnym momentem byliśmy w trakcie kampanii. Dziękuję wszystkim za zaangażowanie. Nie zawiodę, zabieram się do pracy już od dzisiaj. Jeszcze raz do zobaczenia w Sejmie. Pani poseł, w dwóch zdaniach można to, co Pani zamierza robić. Ma Pani plan? No na pewno już sobie przygotowałam taką wizję tej mojej pracy. Szczególnie ważnym dla mnie są prawa kobiet, o czym mówiłam, i prawa osób wykluczonych, więc ta tematyka będzie mi bliska. Myślę, że Komisja Sprawiedliwości i Praw Kobiet, przepraszam, Praw Człowieka to jest rzecz, której komisja, w której chciałabym funkcjonować. Na pewno Komisja Przekazu i Kultury, Przekazu Mediów to jest też komisja, która będzie mi bliska i do której będę chciała dołączyć. No i Komisja Zdrowia, bo też związana z prawami kobiet. Jest kilka komisji, które tymi prawami kobiet się zajmują, ale na pewno ta moja działalność też będzie się opierała na tym, żeby lobbować na rzecz ziemi łomżyńskiej, żeby to województwo rozwijało się w równomiernym stopniu, bo niestety do tej pory te poziomy były różne. Ja chciałabym, żeby ziemia łomżyńska nie straciła, a tylko zyskiwała. Teraz poproszę o głos mojego szefa sztabu, słuchajcie. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Nie wiem, czy już w tej roli jako szefa sztabu, bo jak kończymy kampanię, to ktoś by powiedział, że może nie ma sztabu, ale szanowni Państwo, sztab dalej działa, bo jak powiedział Piotr Srdyński, przed nami kolejna kampania i siłą takiej dobrej woli, siłą pracy, no bierzemy się do roboty. Jeden dzień, dwa odpoczynku wystarczyły i przed nami kolejne wyzwania. Szanowni Państwo, tutaj padło wiele słów podziękowań, ja też się do tych podziękowań przyłączam, ponieważ cieszę się, że po tylu latach tej pracy i często tych słów, że nie da się w Łomży zdobyć mandatu, to zostało odczarowane. Ten mandat jest i to jest ze znakomitym, rekordowym wynikiem. I szanowni Państwo, to jedyny mandat, który Łomża będzie miała w tej kadencji. To kluczowe, że jest to mandat z ugrupowania, które będzie tworzyło koalicję rządową. I to pokazuje, że jakby intuicja wyborców była jednoznaczna i wskazała właściwie. I za to mieszkańcom Łomży, że ziemi łomżyńskiej dziękuję, że kierowali się po prostu przekonaniem, tą intuicją, tymi wartościami, które nasza kandydatka reprezentuje. Chciałem też pozdrowić bardzo serdecznie z tego miejsca wszystkich niedowiarków, psujów, osób, które trochę nam nie życzyły zbyt dobrze. Nikt tak jak wy nas nie zmobilizowaliście i róbcie to dalej, także nam sił i chęci i uśmiechu do tych waszych komentarzy nie zabraknie. Natomiast jeszcze kilka spraw organizacyjnych, bo wiele osób prosi, żeby te kilka spraw poruszyć, te kilka informacji na najbliższe dni przekazać. Szanowni Państwo, w przyszłym tygodniu odbędzie się oficjalne posiedzenie Państwowej Komisji Wyborczej, na którym to nowo wybrani posłowie odbiorą zaświadczenia o wyborze. W ciągu 30 dni od daty dnia wyborów, czyli do 15-16 listopada, prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Andrzej Duda musi zwołać pierwsze posiedzenie nowego Sejmu. Na nowym posiedzeniu Sejmu posłowie złożą ślubowanie i od tego momentu będą pełnoprawnymi, oficjalnymi posłami i senatorami, bo oczywiście zbiera się wtedy cały parlament Rzeczpospolitej
Polskiej. Jeżeli chodzi o przebieg procesu tworzenia nowego rządu, to w ciągu tego pierwszego posiedzenia ustępujący premier Mateusz Morawiecki składa dymisję swojego rządu i w tym samym momencie prezydent Rzeczpospolitej powołuje wskazanego, no jeszcze nie wiemy, ale możemy się domyślać, że przez partię, która przegrała, wygrała wybory, nowego kandydata na premiera. Ten kandydat ma 14 dni na przedstawienie składu nowego rządu i złożenie ślubowania przed prezydentem Rzeczpospolitej Polskiej, a następne kolejne 14 dni do złożenia tak zwanego exposé sejmowego. W momencie nieuzyskania większości, co zapewne się stanie, inicjatywa tworzenia nowego rządu przechodzi na rzecz opozycji demokratycznej w Sejmie. Więc w tym momencie będzie to gdzieś najpóźniej, oczywiście zakładając, że obecnie rządzący będą rzucać kłody pod nogi większości demokratycznej. Gdzieś mniej więcej można się spodziewać w grudniu, w połowie grudnia powstanie nowy rząd. W momencie powstania nowego rządu oczywiście my jako Łomżyńska Platforma będziemy zabiegać o to, żeby no, ten nasz sukces przełożył się także na narzędzia, które pozwolą nam skutecznie reprezentować i realizować interesy Łomży, mieszkańców Łomży i ziemi łomżyńskiej, ale o tym mam nadzieję i o tych dobrych wiadomościach będziemy informować Państwa w kolejnych naszych spotkaniach. To, co powiedziała pani poseł, że dziękujemy mediom i zapraszamy także do kontaktu. Ze względu na ilość tych telefonów i maili, oczywiście prosimy bardzo kierować się bezpośrednio do pani poseł, ale gdyby nie było takiej możliwości, czy do pana Piotra, przewodniczącego Platformy, czy do mnie, można też te maile, pytania i telefony kierować. My niezwłocznie pani poseł wszystko przekażemy. Na sam koniec oczywiście rzecz, która nas cieszy i też bardzo interesuje mieszkańców, bo już się takie oficjalne zapytania pojawiły. Tak, w momencie już zaprzysiężenia nasze siły i środki pójdą na otworzenie biura pani poseł w Łomży i powiem Państwu, że mamy fajny plan na to biuro, to będzie wyjątkowe biuro, to nie będzie tylko po prostu szyld na mapie Łomży, tylko to będzie miejsce spotkań, miejsce debaty, miejsce wsparcia też NGO-sów, wsparcia różnych akcji charytatywnych, tak jak robiliśmy to do tej pory. Także niebawem, myślę, że w miesiącu właśnie na przełomie listopada i grudnia zaprosimy Państwa na otwarcie biura poselskiego. Dziękuję uprzejmie. Nie możemy wykluczyć, że będzie to inny adres. Na razie nie chcielibyśmy o tym mówić. Ja jeszcze raz chciałabym podziękować za każdy z 13 511 głosów. Proszę Państwa, zrobiliśmy to, wygrałam. Dziękuję bardzo. Dziękujemy Państwu.